skameruje się. Cześć, tu Sławomir. Kajrowy, się skameruj. Kochani, jesteśmy w połowie naszej trasy koncertowej. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Kajrowy, się skameruj. Kochani, witam was w połowie naszej letniej trasy koncertowej. Zapraszam. Człowieku, no przecież ja tutaj o muzyce do ludzi mówię. A to ja chętnie, jeżeli można. Wyrostę. Hej, cześć. Nie poznałem cię bez akordeonu. No inaczej, nie? Zapraszam. Chodź. Marcin, ja myślałem, że ty musisz uważać na ręce. To jest twój skarb, to jest twój warsztat pracy. I rolki 2 godziny z akordeonem na scenie, żeby wytrzymać, no to musisz naprawdę mieć kondycję dobrą. Więc ja na rolkach od dzieciństwa lubię jeździć. Mam dla ciebie takiego małego czarnuszka. Oho, to jest malutka krówka. Niechaj żyje akordeon, kasta ciąża świnia muł. Lewa rączka w prawo, w lewo, prawa rączka w górę, w dół. Niechaj żyją nam cyjści, chociaż garżba to i wstyd, bo na takim instrumencie nie powinien grać już nikt. A miałeś taką piosenkę, na którą wyrwałeś swoją żonę Alicję? Jak byłem w 8 klasie szkoły podstawowej, miałem taki występ na apelu szkolnym z akordeonem. To wtedy ona gdzieś tam stała z koleżanką, mówi: o, słyszę tego chłopaka, mi się podobał, nie? I już sobie tam od razu polowała. Niby tam te zaloty były, ale to już to już była formalność. To śpiewasz żonie, a co zaśpiewasz synkowi? Pęczugę, którą tu widzicie, co wią mają, wszyscy ma je znają i kochają. Ten instrument, wiesz, wymaga krzepy, bo musisz tym miechem tutaj zasuwać, prawo, prawo, lewo. Wysiłkowo do czego byś to porównał? Ho, 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 po dwóch koncertach na przykład jednego dnia, czyli masz 4 godziny grania takiego na maksa, to ja się czuję, jakbym tydzień pracował fizycznie gdzieś nie wiem, na budowie. Pierwszy akordeon w twojej rodzinie się bardzo pojawił nietypowo. Mój dziadek sprzedał krowę. Kupił wtedy mojemu tacie dziadek akordeon. I tak to się zaczęło w rodzinie. W pierwszej klasie szkoły podstawowej siostra mnie odebrała ze szkoły z akordeonikiem po pierwszym występie. Tak. Minęliśmy cukiernię, gdzie w tej cukierni nagle pan się nami zainteresował i powiedział, żebym coś zagrał. Zagrałem. Dostaliśmy słodycze, ciastka, no było to niesamowite. Pięknie. No to Marcin, u Sławomira nie ma gorzej. Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. Gdy widzę słodycze, to kliczę, ta oczy mi świecą jak znicze. O, dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak zwierz, co tylko chcesz. Można hapsnąć. No to zacznę od tego, że ciebie poczęstuję, bo też ładnie śpiewałeś, wiesz? Tak, dziękuję ci bardzo. No. Biorę kuleczkę. Jedzenie podczas jazdy, tak? Wolno. Można? Można. Mamy wolno. To szybko. A powiedz, ile kosztuje twój najlepszy akordeon? To będzie tak ponad 50 tysięcy złotych. A ile masz akordeonów? 3 akordeony. Bo jeden się może zepsuć na koncercie, więc ten drugi mam w zapasie, a ten, który się ostatnio zepsuł, to już jest w naprawie. Jeździłem na wiele festiwali takich akordeonowych, wiesz. Zdobywałem nagrody i nic się nie zmieniało, nie było mi stać na akordeon koncertowy. I tak myślałem, że chyba nic z tego jednak nie będzie, że chyba powieszę tą białą flagę. Przełomowy był ten moment, ten mam talent. Wiesz co, Marcin, ty jesteś bardzo wesołym człowiekiem. Bo ja sobie nie wyobrażam spotkań rodzinnych bez akordeonu. Przyjeżdżałem do teściów, to zawsze ten akordeon musiał być i koniec, nie było innego wyjścia. Racja w braku, wypijmy za to. Czasami nie wypiję tego we 2 kije. Prawy do lewego, wypij kolego. Przeczyszymy, nigdy nie ma tego swego. No ja się nie dziwię, że cię wzięli do rodziny. Jak wszyscy się spotkają potem przy stołach, to albo gadają o polityce, albo wcinają to, co na stole leży. A gdzie ta radość, nie? No dokładnie. Don't worry, be happy, można powiedzieć. Dokładnie. Don't worry.
Ty byś potrafił robić coś innego? Trochę z mechaniką miałem wspólnego, trochę po budowach robiłem. Tam gdzieś tato miał różne tam roboty, to pomagałem też. Czy ty żyjesz jak normalny człowiek? Nie jesteś tak, że jesteś wirtuozem po prostu i nie dotykam, w ogóle nic nie zrobię, tylko... Teraz jestem taki bardziej przezorny, nie używam już takich szlifierek dużych kątowych, pił, jakichś różnych narzędzi, które mogą uciąć palce i tak dalej. Ale coś trzeba też zrobić, nie? No nie można wariować. Zaczynamy się? Może byśmy się umawiali tak na trasę, bo ja ci powiem też, że taka muzyka na żywo uspokaja mnie za kółko. A kurde, mam tobie oddać, czy mogę go wziąć? Wiesz co, tak zagrałeś, że jest twój. To się widzimy na trasie. Dobra.